Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest Dirt 5, kolejny odcinek, proszę Państwa, mamy 6 listopada 2020 roku, a to oznacza, że w dniu dzisiejszym powinna nastąpić premiera gry i mam nadzieję, że tak też się stanie. My wchodzimy w karierę i pościgamy się, zobaczymy, gdzie tym razem można byłoby się ścignąć. Być może to wybierzemy, Grecja, Castraki Village, niech i tak będzie, proszę bardzo, zaczynamy. Czym pojedziemy? To po jakimś naprawdę chyba ciężkim terenie będzie. Takim jeszcze nie jeździłem. Wybierzmy go, proszę Państwa. I zaczynamy naszą rozgrywkę. No, całkiem ciekawy teren, trzeba przyznać. Nie spodziewam się tutaj jakiegoś super miejsca. Dobra. 3, 2, 1. I startujemy. Go, go. Trzymajcie kciuki, słuchajcie. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mamy tutaj 3 okrążenia do wykonania. O, samochodzik to tak się nie za bardzo chce słuchać. Ale nie ma tragedii. Coś potrafimy tutaj wywalczyć. Miejmy nadzieję, że wywalczymy jedyneczkę. O, ale nie w taki oto sposób. Starajmy się bardziej po wewnętrznej. Ale się pchają, mój Boże, cóż to jest za walka. Jak na razie jesteśmy na trzecim miejscu. Tym razem już na pierwszym i miejmy nadzieję, że utrzymamy tę pozycję. Oj, bardzo, bardzo tutaj idzie bokiem. O, właśnie. No właśnie, tak jak przed chwilą, proszę Państwa. No, to jest piach, ale jeszcze dodatkowo przeciwnicy nie są zbyt miwi. Stukają nas tutaj z prawej i lewej, z przodu, z tyłu. Oj, no była jednak banda. Cóż to miało znaczyć? Niesamowite, niesamowite. Dobrze, jak na razie 9 miejsce, ale jakoś dajemy radę. Jakoś dajemy radę, proszę Państwa. 3 miejsce. Dobra, przez chwilę byliśmy na pierwszym, więc to 3 miejsce to nie ma co się tutaj za bardzo ekscytować. Musimy wywalczyć troszeczkę lepsze. Aczkolwiek trójeczka to też jest podium, pamiętajmy o tym. Po wewnętrznej, wszyscy się będą oczywiście na nas pchali. Miejmy nadzieję, że nas nie obrócą, bo coś takiego również może mieć tutaj miejsce. Piękne to było. To było piękne, to już nie do końca. Aczkolwiek to już jest drugie okrążenie, proszę Państwa. No ślisko jest. I tutaj trzeba niestety uważać. Wywalczyliśmy cały czas utrzymanie naszej pozycji, więc nie udało się naszym rywalom nas pokonać. No, ale tutaj jednak znowu spadek na trzecie, tym razem na czwarte i opa. Dobrze, ostatnie okrążenie, proszę Państwa, ostatnie okrążenie. Dajmy z siebie wszystko. Tym razem dajmy z siebie wszystko. Nie jest źle, ale może być zawsze ciut lepiej. Staram się tak rozważnie używać gazu i hamulca, oczywiście wspomagając się tutaj przeciwnikami. No to może się skończyć właśnie tak, jak widzimy w tabeli, czyli na miejscu 12. To jest niesamowite. Przez jeden głupi błąd tak naprawdę. Ale... O, no, kolego. On w ogóle nie chce skręcać. Co tu się dzieje? Koła mi się popsuły. Czy to jest możliwe? Ciekawy jestem, czy to jest możliwe, słuchajcie, żeby przez te wszystkie stłuczki i tak dalej można było uszkodzić pojazd w trakcie wyścigu tak, żeby przestał się słuchać już tak totalnie, żeby robił co chce. Bo ja mu skręcam, znaczy próbuję skręcić, a on idzie tak, jak mu się żywnie podoba. Niestety, słuchajcie, niestety było dobrze przez 2 okrążenia, można powiedzieć, że przez 2,5 okrążenia. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Na pierwszym miejscu Gina Mangano. To jest drużyna jakaś, tak? WS Auto Racing Titan, jakoś tak. Na drugim miejscu Brenda McElroy i na trzecim miejscu Sally Freeman. Ale ja widzę, nie, to nie jest jakaś drużyna, bo tu wszyscy są. Wszyscy jesteśmy z tego samego. No ciekawe, co to może oznaczać. W każdym razie, nie, to są chyba takie samochodziki. No tak, vehicle. No to są takie samochodziki, ale no to dobrze, to jest wyjaśnione, niestety na miejscu numer 12, dobra, zobaczmy jak to wygląda.
Zasłużone podium dla naszych rywali, proszę Państwa, a co z nami? Troszeczkę expa wpadło, dobrze. Codemasters Reputation też i gotóweczka, oczywiście, jak najbardziej. Wspaniale. No dobrze, w takim razie może udałoby się tutaj zrobić. Podejrzewam, że to będzie to samo, bo tutaj... jest tutaj gdzieś w ogóle samochód, jakim będziemy jeździli? Nie widzę tego, ale może spróbujmy tutaj. Co? O, śnieg, zima, słuchajcie, Norwegia. Dobrze, może spróbujemy pościgać się tutaj. Skoda, kolejny raz Skoda Fabia Rally 2 Evo, więc wybierzmy sobie tę Skodę, chyba że chcielibyśmy pojechać takim oto tutaj Volkswagenikiem z numerem 13 oczywiście. Fajnie byłoby numery rejestracyjne zmieniać. O, to byłoby super. Słuchajcie, może w ten sposób zrobimy, co? Kupmy go, bo można kupić. Ciach i wybierzemy. I pyk. Piękne widoki, słuchajcie, już mi się to podoba. Zacznijmy. I ruszamy, proszę Państwa. Będzie na pewno ślisko. Oj, oj, ale nim majta. To jednak Skoda była trochę bardziej taka posłuszna. Obawiam się, że tutaj będą poślizgi i to takie konkretne. Trzeba będzie uważać. Widzę, że tutaj wszyscy dosyć... Z dosyć dużym respektem podchodzą do tych wiraży, więc my również. Oczywiście fajnie byłoby wygrać, ale niekoniecznie jest to do zrealizowania po trupach, tak? Ale jak na razie ósme miejsce, no dobrze, jakoś w tych warunkach to jest... To o nie, co wy robicie? Chłopaki! Nie róbcie mi wstydu przed widzami! Tak się nie godzi! O! No i to jest to o czym mówię, słuchajcie. Jest naprawdę ślisko. Hamulec poszedł, a niestety samochodzik w bandę uderzył. Tutaj chłopaki sobie folgują, widzę. Ale my się nie poddajemy. Mamy do realizacji 3 okrążenia. Podejrzewam, że te fioletowe flary to był albo połowa toru, albo połowa tego okrążenia, albo jakiś punkt kontrolny. Jedno z dwóch na pewno. Natomiast jeszcze jak widzimy, jest to pierwsze okrążenie, no tutaj rozpoczniemy za moment drugie. No właśnie się rozpoczęło drugie okrążenie, spróbujmy dogonić czołówkę. Nawet nieźle się to udało. Słuchajcie, ten Golfik nie jest wcale taki tragiczny, wiecie? Jeżeli chodzi o rozpędzanie się, nie jest tragiczny. Ale jeżeli chodzi o to, jak on się słucha, no to trzeba przyznać, że wymaga nieco wprawy. To jest kolejny nowy pojazd, do którego się trzeba przyzwyczaić. I jest to oczywiście do zrobienia. Ty, ja się też potrafię pchać, naprawdę, kościół. Ach, z ósmego żeśmy na dziewiąte spadli, ale to wszystko pewnie przez nasze umiejętności i spróbujemy to odrobić. Aha, chciałbyś to? Chciałbyś. Nie ma. Nie tak łatwo. My tu walczymy. Ósme, dziewiąte, ale to zaraz, to wszyscy nas są zaraz brać. Halo, Mietku. Dobrze, tutaj przyhamujemy trochę. Ale trochę miało być, panie. Ajajaj. Jak pięknie wyskoczył. My zresztą też. Dobra, jakoś poszło. Cały tor nasz, słuchajcie. Cała szerokość toru nasza. Niesamowite. Dobra. I za moment rozpocznijmy, proszę Państwa, okrążenie numer 3. Ponownie
Dogońmy czołówkę. Tutaj lekko przyhamujemy. No postarajmy się dać siebie jak najwięcej, tak? Aczkolwiek z tyłu konkurencja nie śpi. Już coś tak czuję, że mnie będą chcieli zaraz brać. O właśnie. No, huzia na juzia. Uciekać mi stąd, już ja wam pokażę. Łobuzy. Jak tak można? Dobra. Czy my jeszcze mamy koła? Bo jakoś tak dziwnie zawieszeni w tym śniegu jesteśmy, proszę państwa. A, mamy jeszcze, dobrze. Dobrze, że lekko tak z kosem stanął ten samochód do nas tutaj, że można było zobaczyć, bo zobaczcie, on rzeczywiście jakoś tak strasznie dziwnie jest zawieszony w tym momencie. Oj, 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 ostrożnie. Dobra, jakoś poszło, dobra, lecimy dalej. Tutaj trzeba lekko przyhamować, a nie, nawet nie, dobra, dobra. Zmieniłem je troszeczkę, te strzałki na zakrętach, ale tutaj już tak. Tutaj już tak. O, kolego! Dlaczego mnie tutaj zawsze biorą? Nie, nie tym razem, przyjaciele, nie tym razem. Musicie się trochę bardziej postarać. To jest moje ósme miejsce. No, nie dajmy plamy, słuchajcie. Ostatnie okrążenia to już są takie emocje, że... Człowiek jednak... Oj! Nie utrzymamy ósmego miejsca. Słuchajcie, tutaj jednak się... Można lekko, że tak powiem, podniecić i jednak ta ekscytacja powoduje, że kurczę, jest to napięcie, jest ten stres i człowiek chciałby jak najlepiej wypaść, ewentualnie utrzymać pozycję. Słuchajcie, ale niestety nie udało się ponownie. Na pierwszym miejscu Nishal Joshi w Fordzie Fiesta R5 MK2. Na drugim miejscu Vivid Susandi w Citroenie C3 R5 i na trzecim miejscu Alex Schreder w Volkswagenie Polo GTI R5. Słuchajcie, a to my Polo mamy, to nie Golf jest, to jest Polówka. No dobrze, no to my jesteśmy na miejscu 9. Zasłużone brawa, a teraz zobaczmy... Ile my otrzymamy? Oczywiście golfik, znaczy polówka pokiereszowana. 825 expa. Okej. I kasiora rośnie. Oczywiście pamiętajmy o tym, że kupiliśmy tutaj tego Volkswagena, w związku z tym no trzeba troszeczkę tam było odrobić. No dobra, to co? Jedziemy dalej, co? Zobaczmy tutaj. Most Roosevelta albo Foci di Giovo. A czym my już tutaj nie jeździliśmy? Jeździliśmy. Jeździliśmy, proszę państwa, więc mniej więcej znamy ten tor. Ale tutaj, tym razem zimą. Dobrze, zobaczmy to. I czym możemy pojechać, słuchajcie? Na ten samochód nas niestety nie stać. BMW, no... Zostańmy jednak przy tym. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ten samochód jest już mi znany, w związku z tym być może jakoś będziemy w stanie zakwalifikować się na jakimś miejscu w miarę znośne. Piękne widoki, kolejny raz, słuchajcie. Tym razem sypie śnieg. A my startujemy. I nie dajmy się, słuchajcie. O, ale oni popędzili. Ależ oni popędzili. Dobrze, podejrzewam, że nawierzchnia tutaj będzie zupełnie inna niż przy poprzednim wyścigu. Zresztą to widać. Ale chodzi mi bardziej o reakcję pojazdu, że troszeczkę inaczej będzie się zachowywał niż poprzednio. Tutaj lekko przyhamujemy. I już na miejscu trzecim, słuchajcie. Jak na razie. Dobrze, utrzymajmy. Dobra, utrzymaliśmy. Mamy miejsce drugie. O, tutaj to trzeba było, pamiętam, uważać. O właśnie. To jest takie zdradliwe trochę miejsce. Bo niby się wydaje, że trzeba będzie skręcać, ale jednak nie.
Tutaj chyba w tunel, z tego co pamiętam, wjeżdżamy. Ale to za moment. A może mi się pokiełbasiło, może to... Gdzieś w tunel wjeżdżaliśmy, z tego co pamiętam. Oj, ale chłopie, no nie blokuj mnie, no co ty robisz, co? O, tam chyba będzie tunel, za tym zakrętem. Co tu się wyprawia? Albo i nie, no tak, tutaj możemy sobie stronę wybrać. A, oni polecili lewą, my polecimy prawą. Nie, to odwrotnie, oni polecili prawą, my polecimy lewą. Już człowiek, kurczę, nawet nie wie, w którym kierunku jeździ, słuchajcie. Taka dynamika tutaj jest. Niestety, będąc skupionym, to czasami można gadać jakieś głupoty. Ale dobra, tu będzie skok, to pamiętam. I hop, i pięknie, poszło. O, ten prawie mi na dach wskoczył, niesamowite. Niesamowite, ale słuchajcie, dobrze docisnęli. Dobrze, trzeba mieć to na uwadze w takim wypadeczku. Mamy okrążenie drugie. Drugie z dwóch tak naprawdę. Będziemy musieli dosyć dobrze to okrążenie przejechać ze względu na fakt, że później tamten wyskok powoduje, że nas wyprzedzają, więc być może uda się jakoś tak pojechać, żeby się nie dać. Ale teraz jest kawałek prostej, więc wszyscy przyspieszą. My oczywiście również. No, a dobra. Oj, gałki odpada, słuchajcie, rozgrzane do czerwoności. Cały pad się trzęsie, wibruje. Zresztą wcale mu się nie dziwię. Trzymajmy się lekko środka, bo tutaj tak trochę bardziej sucho było. No, nawet ładnie weszliśmy. O, no, kolego, nie, my się tak nie damy. My się tak łatwo nie poddajemy. Ach, próbuje nas wziąć i chyba mu się uda. Dokładnie. O, jeszcze kolejny, ale spokojnie. Spróbujmy jakoś tutaj wywalczyć pozycję. Pięknie to wyszło, słuchajcie, pięknie to wyszło. Nawet żeśmy za bardzo się nie poobijali. Teraz będzie, proszę Państwa, skok i ja lecę na pełnym gazie, żeby się nie dać, bo to już będzie koniec. To już będzie koniec tutaj tego wyścigu. I proszę Państwa, podium. Mamy trzecie miejsce, słuchajcie. Co prawda nie jest to pierwsze ani drugie, ale jest to podium i to się liczy. Na pierwszym miejscu Joaquin Ortega w Lafitte GTEC X-Road. Na drugim Kim Woon Jae w tym samym pojeździe. I my na miejscu trzecim w Volkswagenie Race to Arec 3. Zasłużyliśmy, słuchajcie, zasłużyliśmy, walka była zażarta, ale przeciwnicy też walczyli. Ponownie stanęliśmy na podium, chociaż raz w tym, proszę Państwa, wyścigu, w tym dzisiejszym odcinku, może w ten sposób. No i mamy doświadczenie, mamy Codemasters, reputacja na poziomie trzecim i oczywiście gotówka. No dobrze, myślę, że na dzisiaj to będzie tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się chociaż trochę spodobało i dostarczone zostało troszeczkę emocji, tak żeby rozpocząć ten dzień bardziej optymistycznie, z jakimś tam powerem i tak dalej. Słuchajcie, na pocieszenie powiem tylko tyle. Jest piątek, więc weekend dla tych, którzy nie pracują w weekendy, to przed nami. Zostawcie łapki w górę, zostawcie komentarze, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.